Cześć, dziś pokażę Wam, jak działa Control Surface. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Tips. Jest wtorek, 18, zaczynamy. Dziś pokażę Wam, jak działa i czym jest Control Surface. To jest narzędzie, z którego ja w zasadzie nie korzystam, ale uważam, że ktoś może znaleźć zastosowanie w nim, więc pokażę mniej więcej, jak ono funkcjonuje i do czego może służyć. Żeby uruchomić Control Surface, wchodzicie sobie w mikser na dowolnym kanale, wrzucacie sobie ten oto efekt i przechodzicie do działania. W pierwszej kolejności dodajemy sobie jeden element, dodajmy na przykład knob, czyli pokrętło, wzór nie ma znaczenia, no i w tym momencie mamy takiego noba, czyli takie pokrętło, wychodzimy z trybu jego edycji i spróbujemy teraz sobie zmapować różnego rodzaju elementy do naszego noba. Ja w tym momencie wybiorę sobie na przykład ten parametr tutaj, wybiorę opcję link to controller, no i z tego poziomu wybieramy sobie knob 6, remove conflicts, ta opcja nie może być zaznaczona, jeżeli chcemy sterować kilkoma parametrami naraz. Klikamy sobie tutaj, no i teraz na przykład wybierzmy sobie panoramę hi-hatu, ponownie wybieramy knob 6, klikamy akceptuj, no i dajmy na to, że chcemy jeszcze kontrolować w ten sposób głośność kanału z kickiem. Ponownie wybieramy knob 6, no i jeżeli się teraz dobrze przyjrzycie, to wszystkie te trzy parametry, zarówno tutaj, jak i tutaj są poruszane tym oto pokrętłem. No więc jak sami widzicie, jest to trik, który można w kreatywny sposób wykorzystać w różnych działaniach, zwłaszcza, że w tym momencie możecie go sobie zautomatyzować. Jeżeli go sobie wrzucicie na playlistę, to można tutaj naprawdę porobić ciekawe rzeczy. Kwestia wyobraźni i tego, w jaki sposób Wy byście chcieli z tym wszystkim podziałać. Także to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę. A jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.